I tak w kolejnym filmiku, w kolejnym zdrowiu dnia, chyba dawno już nie było takiego filmiku na moim kanale. Dzisiejszy strój dnia jest generalnie w czerni, jest to czarny golf, czarna, taka bym powiedziała, harmonikowa, zamszowa spódnica, którą trafiłam wcześniej w TK Maxie, czarne bodki, też kiedyś trafione w TK Maxie. Rajstopy są w kolorze takiej dosyć ponurej, takiej trochę militarnej zieleni. Tutaj mamy akcent biżuteryjny w postaci takiego ząbkowanego w kolorze srebrnym naszyjnika. Jak dobrze kojarzę, to kupione kiedyś w Parfua. Makijaż jest matowy, z kreskami, trochę więcej różu i włosy upięte. A zapach dnia jest to przepiękne połączenie takiej chłodnej, emocjonalnej róży z geranium, czyli może mętlikę geranium, co po prostu z cierpkością, taką a la geranium. Tam jest chyba kwiat pomarańczy, która nadaje takiej właśnie cierpkości, takiej inności temu zapachowi. Jest to Karolstein Dirty Flower, o tym zapachu już wiele razy wspominałam. I to połączyłam z taką słodyczą innego niszowego zapachu, marki Anatole Le Breton, Bois Lumière. I tam mamy Bois Lumière i to jest taki zapach z bardzo ciekawie ujętym miodem, czyli mamy tą słodycz kontra tą taką emocjonalną, dystansującą, cierpkawą właśnie, że powiem, aurę zapachową Kerosene. Matowy lakier jest w kolorze takim trochę szarawym, tutaj tak trochę już bardziej minimalistycznie. Dziękuję za uwagę.